Były dwie inspiracje, które spowodowały, że pomyślałem o zorganizowaniu takiego przedsięwzięcia, które nazwaliśmy Muzeum Prywatne. Pierwsza rzecz to performance, w którym brałem udział w Niemczech na zaproszenie takiej niemieckiej artystki Dorle Koch, która odziedziczyła w Berlinie dom po swojej matce, którym nie była 40 lat. Myślała, że go od razu sprzeda, ale się okazało, że nie jest w stanie nic w tym domu ruszyć, ani jednej rzeczy. Nagle wszystko ożyło, to co kiedyś wyparła jako nastolatka. W związku z tym zaczęła zapraszać do tego domu artystki, prosić je o to, żeby się przebierały w ubrania matki. I również nas zaprosiła wtedy, którzy byliśmy z innym projektem, też zresztą dotyczącym muzeów, abyśmy zrobili tam serię performance'ów ingerującą jakoś w tę rzeczywistość, tę rzeczywistość muzeum prywatnego, muzeum jej własnego dzieciństwa i rodziny, które sobie tam stworzyła. No i drugą inspiracją był raport o muzeach prywatnych Fundacji Ari. Zawsze jest jakieś teraz, które będzie ważne za 100 lat. Co prawda oczywiście jest potem powiedziane, że opracowuje zbiory. Proszę zobaczyć, znowu do tyłu, zbiory opracowuje. A świat dzisiejszy jest gdzie? Trzecia rzecz, wyzerowana jest funkcja dynamiczna i społeczna. Wahałem się tak napisać, ale ostatecznie zostawiam to. Państwo zbieracie różne rzeczy, by je ocalić. I to robi prawie każde muzeum. I druga idea to jest zapatrzona w przyszłość tym razem, żeby przekazać to dalej. W momencie, kiedy mówimy, że jestem tu i teraz, to patrzenie wstecz, czy patrzenie do przodu nie jest ważne. Staje ważne się ja, to jest to muzeum o mnie. Znaczy muzeum o mnie, tylko tu jeszcze głębiej rozumiane. Muzeum ma sprzyjać takiemu najkrócej mówiąc rozwojowi osobistemu osoby, która do niego przychodzi. Popiół całe wieki był jedynym środkiem do prania. Nie znano prostu, płynów nie było, mydła wcześniej nie było. Myto się i prano w wodzie z popiołem. Handlowano na targu zboże na miary, na korce. Płachta była rozstawiona, sprzedający sypał z worka w ćwiartkę, ćwiartkę wysypał kupujący do swojego worka i w ten sposób handlowano jeszcze w okresie kupacyjnym. Ale muzeum jest żywe, muzeum czynnie działa. Chcielibyśmy, żeby chociaż, prawda, jeszcze jakieś wnieść nowe koncepcje, modernizować to muzeum, więcej jeszcze ekspozycji, ale na żadną finansową pomoc ze strony miasta i powiatu nie możemy liczyć. Spotkały nas zaszczyty, krzyże zasługi nadane przez prezydenta Rzeczypospolitej, ministra kultury i sztuki Zdrojewskiego, który uznaje naszą działalność. Dyplomów jest mnóstwo, brak miejsca na ścianach, ale żadnej pomocy, jeśli chodzi o władzę, nie ma, a nieprzyjaciół też przybywa. Opowiadasz prowadzi nas do tego świata niezwykłego wyobraźni. Zaprasza w podróż i ta podróż powoduje, że jak wracamy już do tej rzeczywistości tu i teraz, to jesteśmy w jakiś sposób odmienieni. Bo w różnych krajach, w różnych kulturach opowiada się w zupełnie inny sposób. W krajach afrykańskich opowiadanie jest bardzo żywe, bardzo interaktywne. W Japonii opowiada się w zupełnie inny sposób, używając innych instrumentów. Nasze muzeum jest małe, to jest nieduże muzeum lokalne, pierwsze prywatne muzeum w powiecie wołomińskim. Ja się specjalizuję w broni, żona w przedmiotach codziennego użytku. Dużym sukcesem też jest odwiedzanie strony internetowej. Rocznie odwiedzają prawie 7 tysięcy internautów, więc to jest dość sporo i nieokreślona wielotysięczna rzesza podczas plenerowych wystaw. Mieliśmy ich już ponad 60. Oprócz tego mamy jeszcze oborę z XX wieku, która, ponieważ była oborą wielostanowiskową, w tej chwili mieści warsztaty. I tak po kolei mamy warsztat szewsko-rymalski, potem mamy stolarsko-ciesielski, potem jest pralnia dworska ze wszystkimi możliwymi narzędziami, które tam się znajdowały, łącznie z maglem. I na końcu mamy warsztat tkacki ze wszystkimi narzędziami niezbędnymi do obróbki lnu. Posiadam kwitna sól z roku 1860 bodajże w talarach i tak dalej.
wszelkiego rodzaju pamiątki z cechu warszawskiego, piekarzy, jak tablo, piekarzy przedwojennych, powojennych, stare maszyny, urządzenia. Kiedy w 2012 roku kończyliśmy możliwą część badań przeprowadzoną w dwóch województwach, plus dołączając do tego sondaże ogólnopolskie, wiedzieliśmy, czy byliśmy przekonani, że raport trafi do dość wąskiej grupy odbiorców. Natomiast okazało się bardzo szybko, że nie tylko zjawisko jest nierozpoznane, niewiele na ten temat wiadomo. Okazało się, że właściwie byliśmy pierwszymi, którzy w sposób systematyczny, naukowy, ale też i popularyzatorski przedstawiamy fenomen, zjawisko, pewien proces, który wyjściowo wydawało się, że jest opowieścią o małych, prywatnych pasjach pojedynczych ludzi. Chciałbym jednak, żeby nasza uwaga była skupiona na tym raporcie, dlatego że w nim jest wyrażona nie tylko praca, wysiłek, ale coś, co będzie, mam nadzieję, nas łączyć. Dlatego że poprzez ten raport nastąpi, jeżeli Państwo to zaakceptujecie, a jestem po rozmowach z Panem Prezesem Graczykiem, więc rozumiem, że po to też Państwo to robili, żeby nie tylko zaprezentować swoje możliwości twórcze, ale to, żeby ono zaczęło oddziaływać na zmiany w naszym życiu publicznym. Pierwszą zasadą muzealnictwa jest to, że zanim się cokolwiek od kogoś kupi, to trzeba sprawdzić, zwłaszcza jak się mieszka w Europie, skąd to pochodzi. To znaczy, żadne muzeum publiczne nie może kupić do swoich zbiorów rzeczy, wydając oczywiście publiczne na to pieniądze, ale też i pieniądze, które pochodzą ze źródeł sponsorskich czy z mecenatu, nie może wydać pieniędzy na rzecz, co do której statusu własnościowego nie ma wiedzy. No i zaczynają się nieskończone problemy. Wiadomo, że pokazywanie zbiorów w sieci, tworzenie tych muzeów wirtualnych, prezentowanie obiektów muzealnych na zdjęciach, nawet w doskonałej rozdzielczości na stronach internetowych, nie powoduje tego, że ludzie do tych muzeów później nie przychodzą, ponieważ kontakt z muzeum w internecie, z dziełem w internecie nie jest absolutnie tym samym, co kontakt z obiektem na żywo. Działania animacyjne towarzyszące seminarium miały pokazać, że muzea prywatne nie do końca są przestrzenią tylko i wyłącznie prywatną, ale są także przestrzenią publiczną. Te działania miały promować muzeum prywatne w przestrzeni konkretnej, w przestrzeni społecznej, w przestrzeni miejsca, w którym to muzeum się znajduje. Punktem wyjścia była refleksja, że muzea prywatne zawsze osadzone są w pewnej konkretnej społeczności, w pewnej konkretnej przestrzeni. A że już muzealnik, który takie muzeum tworzy, w pewnym sposób animuje tą społeczność i to miejsce swoją działalnością, swoją aktywnością. Poprosiliśmy uczestników, żeby wybrali od 3 do 10 przedmiotów właśnie z tych zgromadzonych, powierzonych przez pana Henryka i opowiedzieli nam swoje historie, swoje pomysły na muzeum, swoje pomysły na ekspozycję. Wyniki badań są następujące, że wygrała funkcja w muzeum edukacyjna, ona została uznana jako istotna w muzeum. Warsztatowa jest na 2 miejscu. Zabawa również odgrywa istotną, że tak powiem, rolę. Natomiast ekspozycja jest najmniej istotna. Stworzyliśmy unikatową kolekcję kamieni, nawiązując do miejsca. Dawno wyławiano z Bugu kamienie, stąd nazwa Kamieńczyk. My te kamienie szlifowałyśmy z paniami z Kamieńczyka, obrabiając te kamyczki szydełkiem, czyli robiłyśmy taką pończoszkę na te kamyki. To były takie szlifowane kamienie, które rozdawaliśmy mieszkańcom, a mieszkańcy zaznaczali na mapie miejsce, do którego ten kamień trafi.
Chciałyśmy stworzyć coś w rodzaju mapy kolekcji. Wybieraj. Dzięki, to dobrze znajdź, nie pomyl się. No, żebym tak, do kogoś innego, do sąsiada, nie za ten. Tu dalej i tu mamy domek. Twórcy tego pomysłu zapytali dzieci, ale i dorosłych, zapytali młodzież, co w tej chwili może być eksponatem muzealnym za 200, za 300 lat. W zasadzie zadaniem takim warsztatowym było określenie, co tym eksponatem muzealnym może być, opisanie tego eksponatu muzealnego właśnie w taki sposób, w jaki opisuje się kolekcję. I zakopanie tych przedmiotów w specjalnie zaprojektowanych skrzynkach. Możesz pan to włożyć sam. Czekaj, pokażę. No idź, ale zaraz jedziemy do domu na obiad. I na ryby. Instalacja Kamili Szejnoch polegała na przeniesieniu motywu z pasiaka ludowego w dużej skali na boisko piłkarskie. Podaj! Kuba! To, co uważam za jedną z większych wartości tego spotkania, to to, że nie było to spotkanie zamknięte tylko i wyłącznie dla jednej grupy, więc być może nie było to spotkanie w 100% integracyjne dla muzealników prywatnych, ale myślę, że właśnie takie zderzenie się różnych grup, artystów, animatorów, naukowców, badaczy, muzealników państwowych, samorządowych, jak i prywatnych, przyniesie coś fajnego, właśnie taką zupełnie nową jakość. Mam wrażenie, że było to spotkanie bardzo otwierające dla wszystkich i myślę, że sama kontynuacja tego byłaby bardzo pożądana.